Proszę Państwa, przed nami gonitwa siódma, to jest gonitwa dla trzyletnich koniów w tej chwili drugiej grupy, dystans 1800 metrów. Numerem ósmym El Camino. Na razie ten koń biega dosyć słabo, dwa starty bez miejsc płatnych przed lepęce drugiej i razem z wójcik konia trenuje Krzysztof Ziemiański. Z numerem 13 Wiraż Gór zostanie Adama Wyrzyka przed lepęce, co daje w zakazie 58 kg. Koń biegał czterokrotnie w jednym ze startów, był czwarty, trzy pozostałe biegi bez miejsc płatnych, odpadał dość daleko za zwycięzcami. Wieszczyca numer 2 zostanie Siergieja Maszutowa, siodle starszy uczeń Kumuszpek do Glory Lajów, panią zostanie Marcina Kosickiego, przepraszam, siodle Marku Serdenta, jak 57 kg. Lorelai dwukrotnie zajmowała miejsca płatne, była czwarta, piąta, nawet dojechała dosyć daleko. Czwórka Federica. Siodle Kamil Grzybowski, zajmowała 56,5 kg, to lat wystajni Wojciecha Polkowskiego. Dwa przyzwoite starty lutują ją tutaj w gronie chyba faworytów tej gminy. Ona była trzeciej grupy. Kolejny koń to Grzyżowska Pasława, wystajni Sergija Maśutowa, przedstawicielka Janowa, przedlatece kulturgenali Urówa, 56 kg. Pasławie jest wybranką w kolierze samego dziecka, wystawienie do lat 2010-2014. Podobnie dały na rachunkowie, wygrały 4 biegi. Matka Pasjonaria wygrywała biegi na dystansach 1600-2000 metrów, wygrała 3 biegi, podobnie dała między innymi pasa do taktu, wygrał do nich. Ojciec Maciuś Zadarska Ostrzega, Zadarski Koń, który w 2010 roku dostarczył w tym stadium. I to ponad 60 dziesięć. Siódemka, kolejny debiutant dla pani Szaka, dawaj gwiazdka! Dawaj gwiazdka! Bardzo ładny ruch, dużo się przekazała grobami. Kika go w tej chwili Lorelai, ale to jest duża strata. Prince Lorelai, Federica, Krystyna Gwiazda, Enterprise, Wojty Pesciwacy, Orych, Łatwo, żeby się łatwo łapali w pracy, to jest duża strata. Prince wygrywa do Wyszcze, wygrywa Lorelai, do Wyszcze, i Krystyna Gwiazda. Na widać pierwszy przylot nie jest taką przewagą. Że nie było? No tak, powinna być walka do końca. Thank you.
Tak, to będzie mi bardzo dobrze.